a my dalej jesteśmy na wyścigu w Rack Race w Chośnie II i jesteśmy z załogą z Łowicza, która w tamtym roku również startowała w wyścigach, właściwie to już jest ich trzeci start, no i przygotowali w tym roku pojazd, ten sam właściwie, prawda? Niech pan opowie o tym projekcie. Auto brało udział w tamtym roku w wyścigu, zajęło drugie miejsce, w tym roku też daje radę, jest po pierwszym wyścigu, zajęło pierwsze miejsce, czasówki wyniku jeszcze nie znamy. Nowy projekt, zajęło się nim moja córka, robiliśmy to prawie cały dzień wczoraj. Generalnie miało tego nie być, ale jednak chęci i ciekawość tego, jak to wyjdzie, spróbowaliśmy, no i się udało. Czyli to jest wasze, można powiedzieć, szczęśliwe auto, bo w tamtym roku dało wam drugie miejsce w całych zawodach. Podium, tak jest. Mhm. Okej. Okay. W tym roku przygotowaliście je zupełnie inaczej, jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, ale czy w środku też się coś zmieniło? Czy parametry będą inne? Nie, wszystko zostało tak w zeszłym roku. Nic nie było nawet naprawiane. Auto było sprawne, więc jeździ dalej, tak? A co się działo z nim przez cały rok? Czy ono jest w ruchu, czy jednak czeka? Nie, czeka przez cały rok. Na działce ma odpowiednie miejsce pod daszkiem, żeby nic się nie działo. No i... Czyli to jest auto typowo na wyścigi wraków, tak? Tak? Tak, ono tak. Ma ten swój jeden dzień w roku, kiedy właśnie startuje na torze. To auto już kończy swój żywot, zostaje tutaj na terenie Chośna i zostanie zabrane na złomowisko niestety, bo silnik już nie domaga, ale startujemy w przyszłym roku z nowym projektem, lepszym motorem i lepszymi pomysłami. Nie? Aha, czyli dzisiaj tak naprawdę... Dzisiaj kończymy na wyścigu śmierci. Okej. Okay. Nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, bo to jeszcze jest... Czyli jedziecie tym autem po bandzie, bo zupełnie już jest nie szkoda. Nie ma szkody, idziemy do końca. Okej, okay, więc musicie dobrze uwiecznić ten projekt, aby zapadł w pamięć. Jeśli chodzi o SpongeBoba, to miał być taki akcent humorystyczny? Tak, dla dzieciaków, bo w tamtym roku bardzo dużo dzieci robiło sobie przy tym projekcie łowickim zdjęcie, dlatego poszliśmy w motyw bajkowy. Kto jest zainteresowany? Kto pojedzie tym samochodem i jak jesteście przygotowani? Kto będzie kierowcą? Ja jestem kierowca. Dawid jest organizatorem spod namiotu. Pilnuje tutaj gości. Pan z kimś jeszcze jedzie w załodze? Jadę bez pilota. Okej. Okay. Kolega Kamil jedzie Audi, jest pilotem, mają drugie miejsce. Także Łowicz dzisiaj jest na podium. Łowicz dzisiaj sobie świetnie radzi na tych wyścigach. Powiedzcie panowie, czego wam życzyć przed tym nadchodzącym startem? Co? Żeby wytrzymało, bo już był problem dzisiaj. Odpalił całe szczęście. To życzę, żeby nie tylko wytrzymało, ale żeby się też świetnie spisało. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Dzięki.